Ferie w jednostkach miejskich dobiegają końca. Jak się okazało, brak śniegu nie zepsuł dobrej zabawy. Podczas zimowego odpoczynku dzieci i młodzież korzystały z ciekawej oferty sportowej oraz rozrywkowo-kulturalnej w lubańskich jednostkach, a wszystko to pod czujnym okiem instruktorów. Na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu turnieje podwórkowych drużyn w piłce nożnej były okazją do zdobycia medali oraz nagród rzeczowych. Taniec, gry planszowe, bilard czy też zajęcia rękodzielnicze to tylko niektóre z zainteresowań podopiecznych Ośrodka Wsparcia Dziennego, którzy spędzali aktywnie czas bez komputera. Tak, ferie są bez komputera, ponieważ panie zdecydowało, że tak będzie lepiej. Mamy tutaj naprawdę wiele atrakcji. Tańczymy, śpiewamy, malujemy, wszystko mamy do swojej dyspozycji. Z kolei w ofercie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu znalazł się występ aktorów Teatru z Krakowa. Spektakl zatytułowany Zaczarowany młynek skupił w sali lustrzanej kilkusetosobową widownię. Ferie w Lubaniu wspierała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. Od 1 lutego przy ulicy Brackiej 12 w Lubaniu funkcjonuje punkt informacyjno-kontaktowy do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Informacje udzielane przez konsultanta dotyczą możliwości wsparcia finansowego i doradztwa w zakresie pomocy beneficjentom przy rozliczaniu dotacji. W punkcie można również otrzymać materiały informacyjne oraz promocyjne dotyczące funduszy europejskich oraz instytucji wdrażających poszczególne programy. W tym samym biurze mieści się również informacja turystyczna, w której uzyskać można aktualne informacje o mieście i okolicy oraz nabyć materiały promocyjne.